Ze spraw bieżących. Majówka Wiszczowicka, 26 maja, niedziela, Park Tysiąclecia. Bardzo mam nadzieję, że dopiszecie Państwo. Propozycja jest taka, żebyśmy... Wraz z pogodą. Słyszałem, że od jutra już może być, ma przyjść ocieplenie. W sobotę ma być 10 stopni, odczuwalna 5. Powyżej 20. Dziękuję za pocieszające informacje. Rada satelitarna. Proszę Państwa. To idę na parę smoków. Myślę, że byłoby miło, gdybyśmy wszyscy przywitali, znaczy ci radni, którzy są, wiem, że z racji obowiązków służbowych nie wszyscy mogą być, wiem, że pan tylko musi wyjechać, pan Zając też ma obowiązki służbowe. Proszę Państwa, właściwie impreza będzie podzielona, bo impreza będzie odbywała się w Parku Tysiąclecia, gry zabawy, ale również na boisku, tutaj za prośbą nauczycieli i Rady Rodziców Szkoły 25. Dobrze, bo zawsze mam... 126. 6? Tak. 125 przy szkole. Przy szkole, zawsze mam problem. Będzie odbywał się turniej piłki nożnej. Z tego co wiem, i to z dzieciaków z naszej dzielnicy, z tego co wiem, będzie sędziował pan. O, na radny, także miło. Turniej zaczyna się od godziny? 9. Od godziny 3 klasy, 9, 10, 4 i 5. Rozumiem. Zakończenie, czyli finał? Nie, 15 jeszcze. 15, druga część klasy 6 i zakończenie około 18. Około 18, czyli wtedy w dziecięcej drużynie puchar dzielnicy 15 mistrzowicy zostanie wręczony za dole. Od godziny 12 wysyła miasteczko 15 mała Państwo numer, od 15 na estradzie każdy zyska, nikt nie straci, kiedy bawią się piraci. Kapitan Piłackiej Floty poprowadzi uczestników pikniku zaczarowany świat żeglarskich podróży piłackich pikarów. Godzina 16. Tańczą i śpiewają Mistrzowice. Występy zespołu samorządowego przedszkola numer 64, 131, szkół podstawowych numer 126, 89 i 140 oraz klubu Kuźna. Proszę Państwa, no tak jak chcieliśmy, żeby to było święto całej naszej dzielnicy, żeby młodzież z naszej dzielnicy mogła się zaprezentować przed rodzicami, przed mieszkańcami. Godzina 18. Szanty w Krakowie, recital piosenki żeglarskiej, gra w poszukiwaniu skarbu piratów, wybór pirata Mistrzejowi. Od godziny 20 do godziny 21.30 dyskoteka w parku. Od godziny 15 spisko informacyjno-edukacyjne Lasów Państwowych z Nadleśnic, Krzeszowic i Niepołomice, pokazy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Biały Namiot, Ostrołowie. Proszę Państwa, moja propozycja jest taka i zapraszam wszystkich radnych, którzy będą, że może przed występami dzieciaków z Mistrzejowi przed 16 wyjdziemy i przywitamy wszyscy wspólnie radni mieszkańców. Taka jest moja propozycja. Nie wiem, jak wy to widzicie. Głosowanie? Nie. Także wszystkich radnych, którzy będą wtedy, zapraszam przed godziną 16 na koło, tak żebyśmy gdzieś byli koło podium. Będziemy przywitamy wszyscy razem mieszkańców. Tym bardziej, że jest to pierwsza impreza od wielu lat. Która się odbędzie w Parku Tysiąclecia po schwaleniu poprzedniej sceny. Tak jak jest napisane, 15 turniej piłki nożnej szkół podstawowych puchar przewodniczącego Rady Dzieci 15. Proszę Państwa, w wypadku deszczowej pogody wydarzenia estradowe przeniesione do sali Teatru Cena do busy po prostu, żebyśmy nie psuli zabawy. Proszę Państwa, następny punkt to jest dzień otwarty magistratu, 2 czerwiec, niedziela. Osobą odpowiedzialną pani Ania, pani Aniu, czy dyżury? Tak, dyżury. Mamy na razie ustalone, kto przyjeżdża i pomaga nam w montażu. Jest to Krzysiu i Sławek, się zgodzili. Sobota. Tak, to jest sobota. Kto chciałby dyżurować w niedzielę? Pani Ela między godziną 9 a 12. Niedziela od 2. To może jakieś przedziały czasowe, proszę Państwa, jest to... Odbywa się to tak pod pełnym sztyldem graficiarzy. Zobaczymy. Mamy najlepszego graficiarza w Małopolsce. Obiecał, że zrobi nam scenerię, także... Tak, 1045 do 13 jest Pani Ewa,
Proszę Państwa, moja propozycja jest taka, że po sesji, po zamknięciu, żeby nie robić zamieszania, podejdziecie i każdy podejdzie i zapisze się po prostu na daną godzinę. Tutaj co do takiej ogólnej wydarzenia. Tak. Graficiarz, który malował na skatepark, zrobi nam rysunek, który powiesimy. Znaczy to będzie płótno graficzne, 90x72, właśnie SMS od niego dostałem, nie będę cytował, co łaskał, ale 90x70, takie płótno zawiśnie, ale teraz jeszcze koncepcja dotycząca wykorzystania płótna niebieskiego, który nam urząd, więc Michał... taki pomysł był, żeby zrobić zdjęcie tego grafiki, te grafiki, które są już na skateparku, wydaje mi się, że część zdjęć chyba jest. Ja je wydrukuję, jeżeli jakichś zdjęć nie ma, to jeżeli Michał zdąży, to nam coś zrobi. Jak nie zrobi, no to... Jeśli nie, to nie ma się, narysuje. Po jednej stronie można by było zdjęcia graffiti, a po drugiej jakąś prezentację zrobić dotyczącą na przykład, nie wiem, rozgrywek jakichś i tak dalej, więc pewnie jakieś zdjęcia są. Tak. Więc można by było wykorzystać. W niedzielę mamy namiotkę, to tylko w formie zdjęcia i nagrania. Szerokątny mechanizm się udało. Co na stole? Oprócz cukierki będą gazetka. Gazetka i stare urody. Tak. Myślę, że nie ma sensu dawać żadnych gadżetów. Zostawmy to na nasze działania w dzielnicy, bo... Gadżety, ja bardzo proszę 30 sztuk na zakończenie Młodzieżowej Rady. Ale tak, tylko tyle. Szczerze biorą wszystko, a nie wiem, czy to później ma, znajduje przeznaczenie takie, jakie powinno, więc wolę chyba, żeby to się rozeszło na nas w dzielnicy. Na Święcie Mistrza Jorzyc, albo... Czyli prośba jest, żeby po sesji ustalić kto o której godzinie. Dziękuję bardzo. Następna, Lina Miszczerowicka, Grzesiu, Marów, coś powie? Nie, pomimo problemów ruszyliśmy z rozrywkami, które wprowadziliśmy w tamtym roku, jak i dwa lata temu. Większość odbywa się na piasku, bo nastąpiła taka pewna zmiana. Przedtem tak, ten ciężar główny był w poprzednich latach, był na oświecenia. W tym roku bardziej to jest na piasku. Drużyny się zgłaszają. Mamy aktualnie drużyn 8. Myślę, że tu organizacyjnie z panem Leszkiem, jak i ze Zbyszkiem Kieciem to uciągniemy. Prócz tego, no wiadomo, zima była długa, ale sezon jakby dla naszej komisji rusza. W związku z tym, że będzie także prowadzona akcja lato, tutaj też będziemy uzgadniać pewne szczegóły. Myślę, że na następnej sesji, jak już to będzie taka sesja przedwakacyjna, to poinformujemy Radę i wydaje mi się, że będzie w tym roku takich imprez organizowanych sportowo-rekreacyjnych przez Radę dużo i na pewno będziemy o tym też informować, jak powiedziałem też. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następna informacja. Wisła Miszczerowice, czyli zawody dyskorolka, odbywają się 2 czerwca w niedzielę, natomiast rolki i BMX przez 2 dni. To jest 8-9 czerwiec. Nie wiem, czy uda się panu prezydentowi dotrzeć, ponieważ wiem, że są inni. Jest chyba ratyfikacja 6. No pierwszy teren to dzień ostatni ma sprawę. 6 majowskiego. Drugie kamerze. Znaczy nie, jeżeli było ustalane, nawet dlatego mówię, że o 9 myśleliśmy. Dlaczego? Ponieważ już był na mistrzostwach deskorolki. A szczerze powiem, że większe show odbywa się na rolkach i na BMX-ach. Z tego też wtedy przyjechali na pokazy chłopaki z deskami. No zobaczymy. Powiedział, że będzie się starał, ale nie obiecuje. Proszę Państwa, następna. Monitoring dzielnicy. Rozmawialiśmy o możliwości tworzenia monitoringu dzielnicy w 15 Miszczerowicach, jak się okazuje. Nie jest to takie proste, aczkolwiek no idziemy do przodu, bo znaleźliśmy w końcu osobę, która by mogła nam pomóc w realizacji, a jest to po prostu Straż Miejska. Straż Miejska jest odpowiedzialna za monitoring i jesteśmy umówieni jutro na spotkanie z panem informatykiem, który zajmuje się, aby pokazać mu miejsca, które strategicznie chcielibyśmy objąć takim monitoringiem.
Czyli ja wskazałem w pierwszej kolejności, na pewno będzie to skate park, na pewno będzie nasza dzielnica, na pewno to będą dwa parki i na pewno to będą forty Miszczyrowice i Batowice. Takie newralgiczne miejsca. Zaczęlibyśmy na pewno stąd i zobaczymy, jakie będą możliwości. Bo proszę Państwa, to, że zrobimy, to jest jedno. Dwa, to trzeba się zastanowić i wyliczyć koszta obsługi tego, bo na konserwacji na pewno trzeba przeznaczyć z roku na rok jakieś środki. Jakie to będą środki, to jak tylko będę wiedział, o wszystkim Państwa poinformuję. Natomiast powiem, że jeżeli jak przedstawiliśmy w ogóle zamierzenie, do czego ma służyć ten monitoring, jaki jest jego cel, to o ile na początku sceptycznie podchodzono, że nie wolno podglądać mieszkańców, jeżeli usłyszano, że w tym celu, żeby te strategiczne miejsca pozaznaczać, gdzie faktycznie jest dość duża demolka, spotkało się z takim przyjaznym zainteresowaniem i zarówno pana dyrektora z Wydziału Bezpieczeństwa z Krakowa, jak i właśnie pana komendanta Straży Miejskiej. Proszę Państwa, Grodzki Urząd Pracy. Przygotowane jest porozumienie co do współpracy, bo tak jak mówię, zostaliśmy sami tutaj, znaczy sami Grodzki Urząd Pracy został, ale padła taka oferta, żeby poszerzył swój zakres działalności. Zostało przygotowane, jeszcze dostarczone dokładnie dzisiaj, więc jeszcze nie jestem w stanie Państwu nawet przekazać. Musimy to spokojnie przeczytać. Na następną sesję na pewno przygotujemy wszystkie uzgodnienia. 8-9 czerwiec to także granica, to szkoła Salezjana, znowu jedna z większych imprez gier planszowych. Paręset osób, fajna sprawa, bierzemy w tym udział, także serdecznie zapraszam. Odbyło się spotkanie Wizja Lokalna w terenie z udziałem ZIKIT-u koło Szkoły Podstawowej nr 89. Tak jak mówiliśmy, nie wchodziliśmy nigdzie na razie między bloki. Tutaj blok koło szkoły jest taka specyficzna sytuacja, ponieważ jest to jedyna droga dojazdowa do szkoły. Nawet w czasie tej wizji przyjechała akurat dzieciaka i zobaczyliśmy, jak to wygląda na co dzień. I zaczęliśmy rozumieć mieszkańców, dlaczego się skarżą na polisowane auta. ZIKIT na spotkaniu wyraził wolę, że zostanie po prostu poszerzony pas parkingu. Do tej pory nie wpłynęła się żadna notatka co dotycząca wyceny, ile by to kosztowało. Odbyło się też spotkanie, pamiętacie Państwo, na ostatniej sesji powiedziałem Wam, że na 18 dzielnic, naszej dzielnicy nie została tylko wskazane ulice do nakładek. Sprawa poruszona została wczoraj na spotkaniu z panem prezydentem Majkowskim. Powiedział, że sprawie się przyjrzy i w przyszłym tygodniu da nam odpowiedź. Także nie zostawiliśmy tego. Proszę Państwa, w dalszym ciągu od 20 kwietnia trwa selektywna zbiórka odpadów w naszej dzielnicy. Ten pilotażowy program pod patronatem pana prezydenta miasta Krakowa. Szczerze powiem, że dopiero od zeszłego tygodnia osiągnęliśmy to, co chcieliśmy na początku, czyli mamy od MPO głównie, bo mamy zamykane kosze, czyli pod blokami na Bohaterów Września, pod blokiem na Kombatantów jest oddzielny kosz dla zbierających odpady, te surowce wtórne, czyli można pokazać, jak mieszkańcy, którzy są zaangażowani w projekt, segregują śmieci. Proszę mi uwierzyć, że to tak śmiesznie zabrzmi, ale jest tak zwany czysty zupełnie śmieć. Mieszkańcy w poniedziałki i w czwartek do godziny 8 wystawiają worki, które dostają żółty worek na papier, plastik, metal, zielony worek na butelki. I tak jak powiedziałem, w poniedziałek i w czwartek są wystawiane przed drzwi, są odbierane przez pracowników MOPS-u i zamykane w specjalnych pojemnikach. Dlaczego zamykane? Ponieważ jak nie były zamykane, to były pretensje, że ten śmieć jest brudny, tam różne rzeczy się wrzuca. Teraz jest to zupełnie mierzalne. Nawet powiem Wam, że pracownicy MOPS-u byli zaskoczeni, że tak ludzie mogą sortować. Chociaż z drugiej strony powiem Państwu tak, mierzalność jest taka, mimo iż dajemy worki, dajemy elementarze, zostaje to odebrane bezpośrednio spod bloku, spod klatki, znaczy spod mieszkania, to i tak w granicach 35-40% bierze mieszkańców udziału. Czyli nie wszyscy.
Niektórzy mówią, że twierdzą, że segregują, tylko że proszę Państwa, wystarczy zobaczyć różnicę, otworzyć żółty kosz, ten, który jest odbierany przez nas, a otworzyć kosz żółty, który mieszkaniec uważa, że sortuje. Zupełnie dwa różne kosze. Ludzie, którzy wystawiają przed swoje drzwi te śmieci, tak jakby się identyfikują i naprawdę pilnują się co do tego wrzucić. Akcja ma trwać do końca czerwca, na bieżąco jest to mierzalne. Po jednym takim dniu w granicach 120 kg czystego śmiecia jest odbierane. Nie możemy zmierzyć butelek, ponieważ dzwony, wiadomo, napełniają się powoli i odzież, która mieszkańcy też wystawiają, nie zbieramy my, bo nie mamy takiego prawa, tylko wrzucamy od razu do kontenerów, które są wystawione, nie są to, tylko są z fundacji czy z jakiejś innej organizacji. Tam zostają przekazane. Proszę Państwa, wielka prośba. Jutro przy szkole 152, wielkie grillowanie, wielka zabawa wspólna, chyba tam jest pobieranie krwi. Ja po prostu przyczyn służbowych nie mogę być, jest to przyczyn służbowych. W sobotę? Tak, w sobotę. Bardzo... Przepraszam, w sobotę 25 maja. I wielka taka prośba, żeby ktoś naprawdę z Rady Dzielnicy, Pani Dyrektor, będę niezmiernie zobowiązany, czyli... Jako główny reprezentant, proszę przeprosić w moim imieniu jeszcze oczywiście... Ale nie może ktoś jeszcze chce pójść. Czy ktoś z zarządu? Gdyby coś, ale mam przedstawiciela, pani dyrektor, ja zadzwonię osobiście i przeproszę po prostu, nie jest to moja zła wola. Zresztą muszę powiedzieć, że przy szkole 152 bardzo aktywnie działa, ma bardzo fajne imprezy, łącznie z nami na jesieni chyba Dzień Ziemniaka, chwilę czoła przed następczynią. Proszę Państwa, wiemy, że przedszkole numer 125. To taka informacja dla Państwa. Był konkurs na dyrektora przedszkola. Konkurs został nierozstrzygnięty, czyli właściwie powinien być wskazany przez prezydenta miasta Krakowa. Wiem, że odbędzie się spotkanie tutaj z rodzicami. Wybiera się na niej pani wiceprezydent Okońska 28. My oficjalnie takiej informacji nie mamy, mówię o poczcie pantoflowej, ale przekazuję tą poczcie pantoflową. Proszę Państwa, następne spotkanie to już było. Co do delegacji, proszę Państwa, no proszę nie być zaskoczonym, że nie ma delegacji, bo nic się nie remontuje, nic się nie robi. Oprócz delegacji bieżącego utrzymania nic innego się nie odbywa. Tak jak były przyjęte zasady z poprzedniej kadencji, w pierwszej kolejności mówię, idą przewodniczący, później radni. Jeżeli tylko coś się pojawi, no to pani Agnieszka będzie zawiadamiała. Proszę Państwa, z mojej strony tyle. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Kończy się tegoroczna młodzieżowa rada dzielnicy. Bardzo bym prosił, aby trochę podnieść prestiż tej uroczystości. Chciałbym wręczyć, a raczej podawać panu przewodniczącemu dyplom do wręczenia w dniu sesji naszej czerwcowej, czyli na dzień przed zakończeniem roku szkolnego przyszliby tutaj. Myślę, że to było bardziej prestiżowe, dla nich też inspirujące bardziej i ja bym mógł prosić o sztuk 27 jakichś budżetów, tak, żeby przy okazji dyplomu mogli dostać długopis. Jasno. 27. Czyli wtedy chyba jest nasza sesja. 27 osób czy 27? 27 i 27 osób. Proszę? No nie są w wieku gimnazjalnym. 14-16 lat. Czy dla mnie to będzie wielki zaszczyt? Ale tak czy Państwo się zgadzacie? Byłoby miło, ale nie zaszczyt. Bardziej sobie mamy teraz wszystko nagrywane. Będzie czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Leszek. Dwie sprawy króciutko. Na pewno po 1 lipca będziemy mieć troszkę różnego rodzaju głosów dotyczących śmieci, segregacji i tak dalej, i tak dalej. To będzie no, dla nas takie troszkę martwe pole póki co. Czy jest, natomiast już osoby
które zamieszkują w tych wysokich blokach, już pytają, jak to będzie, co będzie i tak dalej. Na pewno będzie sporo takich przypadków, jakie się zdarzają, gdzie oto w wielu mieszkaniach, z wielu mieszkań zaczynają się ludzie fikcyjnie wymeldowywać. Stąd mówię, na pewno będzie nas czekała jakaś interpelacja do naszych kolegów radnych, aby ten temat rozwiązać, żeby można było w jakiś sposób tutaj sprawdzać pewne rzeczy, ilość osób zamieszkałych i tak dalej, i tak dalej. Pewnie się z tym to będzie wiązać, ale to mówię, sygnał, który dociera od mieszkańców. I druga króciutka, czy prośba, to znaczy chyba spełniona. Do tego MPO wysłaliśmy pisemeczko odnośnie tego parkingu. Dobra, dobra, dobra. Bo tam dalej to zalega, oni koszą, a nieczystości są dalej. Powiem wam, proszę państwa, tyle mamy zgłoszeń od mieszkańców co do czystości i tyle zastrzeżeń. Zresztą to nie mieszkańcy nam muszą zgłaszać, bo sami widzimy, co się dzieje. Zawirowania wokół MPO z UKIT-u są takie teraz, że de facto nie wiemy za bardzo, do kogo mamy się zgłaszać teraz. Niby do MPO. Doktor Zygi, jesteśmy odsyłani, od nasza taka jest fasza. Każdy wykorzystuje tę sytuację. Mam nadzieję, że jakoś tak stabilizacji i zaczną faktycznie sprzątać. Pan Zbyszek. Ja chciałbym tylko powiedzieć taką jedną rzecz. Czy między oświecenia a tysiąclecia będzie ten pas zieleni wykoszony pod linią wysokiego napięcia? Bo dobrze by było. Bo na razie. No. Dzisiaj wykaszano, coś kosili dzisiaj, bo byłem. To może na dole, bo na dole. Tak, bo górą nie jest wykoszony. No, tak. To zaraz sprawdzimy. Tam pies się zapada pod trawę. Ale park jest wykoszony. Park jest wykoszony, tak? Tylko ten pas, gdzie jest linia wysokiej na linii. Sprawdzimy to, które będziemy zrobić. Pani Ania? Ja odnośnie uchwały podjętej na tamtej sesji dotyczącej profilaktyki tej nieszczęsnej. Dzisiaj dzwoniła do mnie pani z Biura Zdrowia i prosiła, żebyśmy naprawdę się zastanowili i uchylili tą uchwałę, jeżeli chodzi o alergię, ponieważ te 30 tysięcy absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby zostało wykorzystane, żeby w ogóle zgłosił się jakikolwiek oferent, a to z tej przyczyny prostej, ponieważ równocześnie będzie ogłoszony konkurs na alergię z miasta i będzie to, że tak powiem, program trzyletni i jeżeli ktoś będzie, że tak powiem, składał ofertę, to na pewno nie złoży na program dzielnicowy, tylko na program miejski. To jest to długofalowy program, prawda? I proponowała, żebyśmy absolutnie uchylili tą uchwałę, jeżeli zostawimy to naprawdę 2000 góra, natomiast zastanowili się nad szczepieniem przeciwko grypie, ponieważ do 10 czerwca będzie ostateczna opinia, czy będzie ta grypa, czy nie będzie. Proszę Państwa, to dobrze się składa, że poruszymy ten temat, bo tylko że my możemy dopiero podjąć pewne kroki, tutaj jak mówił Teo Grypie, po 10 czerwca, bo jeżeli będzie coś na piśmie. Jak najbardziej, proszę Państwa, to... 10 czerwca ostateczna opinia, także myślę, że należałoby się nad tym pochylić, no bo szkoda, stracimy te pieniądze. Nie ma żadnego problemu, jeżeli będziemy przy następnej sesji. Tak. Startuje w miejskim projekcie, nie może jednocześnie. Przed następną sesją na pewno będziemy kontaktować się z Wydziałem Zdrowia i uzgadniać, co jest faktycznie zaakceptowane przez mnie, przez specjalistów, jeżeli będzie. Być może są jeszcze w planie, jest jeszcze w planie szczepienie na terenie Mrokowki i rzeczywiście mieszkańcy pytają się, czy będzie szczepienie na terenie Mrokowki. Ja mówię, no w tym momencie nie umiem odpowiedzieć. Czy to było dobre? To naprawdę był bardzo dobry moment. Wykorzystany był dosłownie w 100%. Ja powiem tak, że ja nie mówię, że to był zły program, tylko że proszę Państwa, no, musimy się deklarować tym, co mamy do wyboru. No nie mamy możliwości.
Ja mam nadzieję, że przed następną sesją będą zaakceptowane inne programy profilaktyczne, na których gdzie będziemy mogli środki przesunąć. Ja nie widzę żadnego problemu i myślę, że Anna też nie będzie widziała żadnego problemu. Proszę Państwa, ostatnio jeszcze zapomniałem o jednej wiadomości, o żywych lekcjach historii. Żywe lekcje historii przed ostatnim weekend czerwca, tutaj 22-23, mniej więcej miało to wyglądać tak, że grupa rekonstrukcyjna, będzie prawie 50 chłopa przebranych za żołnierzy niemieckich i polskich, rozbije się w forcie Katowice w sobotę. Godzina 18 była pogadanka na temat sprzętu, po godzinie 20 powinna zacząć się wieczornica organizowana przez harcerzy. Dzisiaj z Michałem czekaliśmy, z 14-15 na harcerzy nie dotarli. Mam nadzieję, że coś pilnego ich zatrzymało. Będziemy też to chcieli, tak jak Michał rozmawialiśmy, przepleć może jakąś recytacją. To jeszcze wszystko będziemy się zastanawiali, dokładnie doprecyzowujemy po majówce, ale taki ogólny zarys, 26, znaczy 22, rozbijają się, godzina 18 pogawędka, 20 wieczornica, gdzie moglibyśmy razem pośpiewać, ogniska tego typu. Następny dzień, zawody strzeleckie i główny taki apogeum to jest godzina 15, czyli to będzie rekonstrukcja bitwy. Pokazy pirotechniczne trwałyby to mniej więcej godzinę. Od początku czerwca zaczynamy się po prostu ostro za to brać. Osoby, które chciałyby wesprzeć Michała i mnie w tym wszystkim, to serdecznie zapraszam. Głównie chodzi o nagłośnienie tego. Chcielibyśmy, aby zaangażować szkoły, które by przyszły po prostu i zobaczyły te żywe lekcje historii. Druga sprawa to taki aspekt, że chcemy pokazać, że te forty żyją. Mało tego, trzeba będzie ją sprzątać, jesteśmy wspólnie z Rybekiem, mamy to zrobić. Czyli pokazać, że mimo iż nie przeznacza się żadnych środków na ich odnowę, to dzielnica 15 chce pokazać, że można coś wspólnie zrobić, wspólnymi siłami. Może uda nam się tego bezdomnego też wyprowadzić przy tym sprzątaniu. Taką mam nadzieję. On zostanie wystrzelony. To jest taka, taka sugestia była, znaczy mam nadzieję, że nam się uda, żeby delikatnie zamalować te wszystkie graffiti przed tymi pokazami. To już naprawdę z mojej strony. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać? A ja jeszcze chciałam się zapytać, Panie Przewodniczący, bo mi mieszkańcy zgłaszają, że nie ma toalety w parku. Nie będziemy puszczać. Właśnie. Z toaletą mieliśmy taki problem, że pojawiły się szczury. Na prośbę mieszkańców została usunięta, także Panie Elu, mamy problem, bo z jednej strony mieszkańcy pytają się, gdzie są toaleta, z drugiej strony plaga szczurów. Tak, Tak, urzędnicy w tamtym terenie, ja mam proszę codziennie się przesiadam na autobus na przystanku Wiślicka. W końcu naprawdę trzeba się zadać za peron przystanku. Nie ma sytuacji, żeby się tam ktoś naprawdę nie dostał. Zostało to zgłoszone. Bo dziury mają po 10 cm, płytki się wysuwały. Na Wiśniewskiej. No, w stronę centrum. Głosowałeś nad tym przed pół roku temu, że to było wpisane w zadanie. No jest zadanie, ale że przynajmniej w tym momencie w jakichś pracach remontowych, szybkich, to naprawiać tylko gdzieś, wymienić kilka płytek, bo to jest dokładnie tam, gdzie się autobusy zaczęło. Nie podejmie się wymiany płytek, jak jest zgłoszone zadanie do realizacji w tym roku. Kwestia jest właśnie przesunięcia tych pieniędzy, zrobienia początku między inwestycjami a remontami. Nasze zadanie, mam nadzieję, że... No to dość kuriozalna sytuacja, bo nie wiadomo, czy zadanie będzie lub nie będzie, czy będzie finansowane, czy... W momencie, jeżeli zadanie, znaczy moment, to nie jest kuriozalna sytuacja z łapką, tylko jest sytuacja taka, że po prostu my nie mamy pieniędzy na dzień dzisiejszy, one są przesunięte. A to samo wiąże się z tym, że nie mamy pieniędzy na poprawienie warunków tego, no ale
Ktoś mi popukał głowie, że my po prawej wymieniamy cztery płytki, a za chwilę będziemy mieli cały rolnik. No. To samo tak, jak może są perony tutaj na tym wieku do wymiany. Mam nadzieję, że zostaną też zrobione. No ale sami wiemy wszyscy pewnie, że jest sytuacja absurdalna, tak? Jest biura, która czeka, a ludzie się wybrają. Zadanie zgłoszone osobiście, robiłem zdjęcia z tym dziurą, byłam ostatnio. No, to znaczy, no, Dlatego mówię, jest to zadanie zgłoszone. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja tylko chciałam poinformować Szanowną Radę. Wiecie co Państwo, bo w zeszłym roku, w 2012, jako Rada Dzielnicy opiniowaliśmy negatywnie propozycje inwestycji, nie propozycje, tylko inwestycje prywatnego przedsiębiorcy, może prywatnego inwestora przy ulicy Generała Sapiechy, kardynała Sapiechy, na wysokości bloków Mistrzyjowice 6, Mistrzyjowice 10. Chodzi o tą prywatną działkę. No i wiecie co Państwo, pewnie często też jesteście tutaj na moim okręgu, więc ruszyła ta inwestycja wbrew negatywnym opiniom, jakie my wydaliśmy. No i powstanie tam blok chyba, ten czteropiętrowy z miejscami parkingowymi, taki wciśnięty między te bloki dotychczasowe, ale powiem Państwu, tak jak rozmawiam z mieszkańcami, to zarówno są głosy, które są za i są głosy przeciw. Za tym, że zostanie doprowadzony uporządkowany teren wokół tej działki, może tam jeszcze ten inwestor dogadał się ze spółdzielnią mieszkaniową, może jeszcze pociągnie jakąś inną małą inwestycję, ale też jest wiele głosów przeciw, to bardziej o to chodzi, że no jak będą funkcjonować oni w tych swoich blokach, gdy tam jedzie buldoże, betoniara wielka, dźwig i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że trzeba poczekać, proszę Państwa, na efekt końcowy. Jak już tam ta inwestycja powstanie, ten blok zostanie zasiedlony i zrobi się ładnie, na pewno tej zieleni zostanie. Mam nadzieję, że to się wszystko wtopi w krajobraz i trzeba czekać na efekt. Ale... Ja tylko a propos właśnie przyjemnych nowych, miałem właśnie informację od mieszkańca, że ruszyła budowa. My jako zarząd na pewno zobligujemy się do napisania do wikitu pisma. Bo chodzi o tonarze aut, które będą wjeżdżały. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądać. Z tego co wiem, to mają teraz pozwolenie na 15 ton. No a 15 ton, z tego co również wiem, to jest pusta betoniarka. Tyle samo waży. I pytanie jest teraz takie, bo na pewno zarząd zwróci się o zabezpieczenie dróg dojazdowych i mało tego, że inwestor pokryje koszta później naprawy ulic, żeby nie było tak, że po budowie ulice będą zniszczone i będą mieszkańcy przychodzić do Rady Dzielnicy na sejm i to naprawia. Dlatego, że to są polskie ulice. Sław. Może to niekoniecznie pytanie do zarządu, ale do wszystkich, którzy pewnie podróżują ulicą Boraka Morawskiego i widzą piękną inwestycję pod tytułem budowa ścieżki rowerowej. Chciałbym zapytać, czy to jest jakaś inwestycja, która została zapisana przez zapewne radnego jakiegoś miasta Krakowa, budżecie miasta Krakowa, czy to jest w środku dzielnicy zapewne 3 i 14? Czy co się dzieje? Chciałbym tylko jakieś informacje. To jest Rada Miasta. Zygitowskie miasta, jest wpisane do budżetu. Tak, ale na to, że rowerowych w Krakowie. No to piękne przeciągnięcie, bo było już wzdłuż Meissnera robiona. To już miał zadanie robione 2 lata temu, tylko jakoś przepadało i teraz zrobili. No bo tak się fajne te ścieżki bugują i tak fajnie to zaczyna wyglądać i może tak z czasem gdzieś te ścieżki będą. To byłoby miło, fajnie. My wnioskowali o pisanie na naszym terenie, więc my się kolejkujemy. Głównie nam chodziło o te tereny do Wiśnicy. Tak pomijanie jesteśmy cały czas. Znaczy to nie jest, żebyśmy byli pomijani, ale po prostu dużo wcześniej o to coś takiego sobie zadbali, żeby ten
te ścieżki rowerowe zostały wpisane? Ale też to, za tamtej rady nie jeszcze. Nie było jeszcze takich wniosków, żeby one uzyskowali na spotkaniu z Radą Miasta. I dlatego Dobrze, proszę Państwa, harmonogram posiedzeń Komisji Merytorycznej na 2 roku 2013. Bardzo proszę Przewodniczącego o przygotowanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Dlaczego? Ostatni punkt, ja proszę prowadzić.